Co jakiś czas na Facebook wraca temat Pałacu Kultury. I oczywiście jedni krzyczą, żeby go rozebrać, zburzyć do dna. Inni mówią, że jest to w końcu nasza historia, kawałek naszej historii. I że z historią nie zawsze należy walczyć. Ja zresztą ten pogląd popieram. Ale zwróciłem uwagę na jeden taki komentarz, w którym ktoś napisał, że najlepiej byłoby cofnąć się do roku 1944, wszystko zburzyć, łącznie z 500+. Ja nie wiem, co się tak ludzie do tego 500+ przyczepili, no, ale żeby zburzyć wszystko, łącznie z tym 500+ i wybudować kraj mlekiem i miodem płynący od samego początku. I to od razu ja w jakiś sposób mnie skłoniło do refleksji, że dlaczego do 1944 roku? Przecież II Rzeczpospolita wcale nie była wolna od błędów. I mimo, że teraz próbuje się Polakom taką obiegową opinię wpoić, że w czasie II Rzeczypospolitej Polska była krajem i mlekiem miodem płynąca, mlekiem i miodem płynąca, to wcale tak nie było. Było potężne bezrobocie. Ludzie bardzo często pracowali za, jak to niektórzy teraz chcą, za miskę ryżu. Oczywiście to taka pewna przenośnia, w każdym razie za głodowe pensje. Dzieciaki i nie tylko dzieciaki, masowo ludzie umierali na gruźlice, inne choroby. No i multum dzieciaków, naprawdę bardzo duża grupa dzieciaków pracowała i to już od szóstego roku życia i to nie tylko w rolnictwie, jak mówi pan Janusz Korwin-Mikke, ja już nawet nie chcę jego cytować, bo przecież to jest totalny głupek, ale tak jak na przykład moja matka, która od dziewiątego roku życia chodziła do pracy w cegielni. Więc ta Druga Rzeczpospolita oczywiście nie była wolna od błędów, nie było 500+, no a za to były władze, które szybko spierdoliły w 1939 roku na Rumunię, zostawiając nas samych. Ale potem pomyślałem sobie, że jeżeli tak dokładnie przyjrzymy się polskiej historii, to w naszej historii w zasadzie bez przerwy były jakieś okresy błędów i wypaczeń. I tak naprawdę to najlepiej byłoby wrócić do roku 965 i zbudować nową historię Polski, oczywiście bez chrztu Polski. I w ten czas może byłaby nadzieja, że nie bylibyśmy narodem idiotów.